Maciej Lepiato, złoty medalista Igrzysk Paralimpijskich Rio de Janeiro, 2016 Londyn, 2012, skoków zwyż, do tego rekordzista świata, 219 cm z Igrzysk w Rio. Ja życzę każdemu, żeby miał taką pracę, gdzie rano wstaje z uśmiechem na twarzy, robi to, co kocha. Jeszcze gdzieś tam sobie na jakimś fajnym poziomie można z tego żyć. 2 lata wstawałem o 7 rano, PKS-em jechałem do szkoły średniej, tam lekcje do 15, czekałem w pustej szkole, potem 2 godziny do 17 na trening, 2 godziny treningu i o 19 zasuwałem na stopa, bo już wszystkie autobusy do domu pojechały. I pamiętam deszcz, nie deszcz, ciemno, zimno, mróz, śnieg, stało się na tego stopa. Czasem się zatrzymało pierwsze auto i to było 5 minut stania, ale czasami czekało się 2 godziny i w końcu szło się z buta. Na spotkaniach z młodzieżą ja do końca nie wiem, kto kogo motywuje. Czy ja młodzież, czy młodzież mnie, bo po takim spotkaniu człowiek jest tak naładowany pozytywną energią, że można przenosić góry. Ja zawsze też zaczynam spotkania z młodzieżą od pytania, dlaczego sportowiec niepełnosprawny? 2 ręce, 2 nogi, głowa, wszystko jest na miejscu. Gdzieś tam troszeczkę jest taki stereotyp, taki wizerunek sportowca niepełnosprawnego, że to musi być koniecznie osoba z jakąś widoczną amputacją, albo osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, albo osoba niewidoma z białą laską. Jeżeli chodzi o mnie, to jest końsko szpotawa, lewa stopa. Tak prościej to mam lewą nogę krótszą o 5 cm, nieruchomy staw skokowy i tak ubytek masy mięśniowej poniżej kolana. Natomiast przy odpowiednim, w moim przypadku, chodzie, odpowiednim ubiorze, to absolutnie taka osoba na ulicy się nie domyśli, że akurat mijała osobę niepełnosprawną. Jeden z najsłynniejszych skoczków, Bondarenko, Ukrainiec. 2 lata temu na memoriale Kamili Skolimowskiej. Tak wiąże, bandażuje, kleje taśmą. I on tak potem na bankiecie mówi, że tak siedzę obok ciebie. Co myślę? What's going on? O co chodzi? A potem mi powiedzieli, o co chodzi. Kozak jesteś. WF z Paralimpijczykiem, bardzo fajna inicjatywa. No muszę teraz się przyznać, że to jest jeden z moich takich głównych filmików, gdzie sobie przed zawodami puszczam i oglądam takiego, dostaję pozytywnego kopa. Życzę sobie więcej takich fajnych pomysłów i inicjatyw. To jakby zliczyć godziny dzienne treningu, to czasami do 6-8 godzin potrafi to dojść. To już jest praca na pełen etat. Ta moja niepełnosprawność, jeżeli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, to na pewno w żadnym przypadku mi nie przeszkadza. Natomiast jeżeli chodzi o jakby samo uprawianie sportu, to szukamy, planujemy jakiegoś specjalnego buta, żeby ten skrót troszeczkę skompensować, bo gdzieś tam ostatnio nas biomechanicy sportowi dość mocno i tak brutalnie uświadomili, że bardzo dużo pracy idzie w powietrze i dużo tracimy. Się śmieją. Atrybut Macieja Lepiato, szara taśma, w tym wypadku czarna. No ja mówię, jakiegoś sponsora tych taśm powinien mieć. Ja już się śmieję, że nawet wziąłbym kredyt, sprzedał, nie wiem, meble w domu, żeby na tego buta mieć, że ja za to zapłacę, żeby tylko gdzieś tam ktoś to wykonał. No i próbowałem taką chałupniczą metodą u szewców gdzieś tam coś podklejać, coś patrzeć tu, ale to musi być, nie oszukujmy się, to musi być profesjonalny but z wyższym podbiciem, z tą podeszwą, która będzie miała te wszystkie systemy potrzebne do uprawiania zawodowo sportu, bo inaczej to nie da rady. Posiadanie takiego obuwia sportowego bardzo by zbliżyło do marzeń sportowych, jakimi są zostanie olimpijczykiem, tak? Przy moim rekordzie życiowym i minimum na igrzyska, to jest różnica około 8 cm. Także myślę, że taka
taki odcinek w perspektywie 3,5 roku to marzenie jak najbardziej do zrealizowania i mam nadzieję, że jakoś się to niedługo uda rozwiązać i będziemy się szykować do obu igrzysk. W tym roku najważniejsza impreza oczywiście Mistrzostwa Świata w Londynie. Powrót sentymentalny, bo tak naprawdę od tych zawodów zaczęła się moja przygoda ze sportem przez duże S. Przypomnijmy igrzyska w Londynie, 2012 rok, debiut na igrzyskach. Złoty medal, rekord świata, wymarzone gdzieś tam wejście w ten duży świat sportowy. W tym roku szansa zdobycia po raz czwarty z rzędu tytułu Mistrza Świata. Rywale nie śpią, bo śledzę to, co się dzieje na bieżąco na świecie. Kocham startować, kocham trenować. To jest taka pasja naprawdę z serca, taka szczera. I myślę, że to jest takim głównym motorem napędowym, bo gdzieś tam można mówić, że no, kolejne medale, kolejne tytuły, ale to gdzieś tam jest już skutek właśnie tej właśnie takiej szczerej miłości do sportu.